Bartosz Kapustka wreszcie zadebiutował w Bundeslidze. Dotychczas rozegrał zaledwie 8 minut w Pucharze Niemiec i 74 minuty w drużynie rezerw. Kapustka zameldował się na placu gry w 69 minucie, zastępując Marco Terracino. Freiburg przegrywał wówczas z Bayerem Leverkusen 0-3, a w końcówce wynik podwyższył jeszcze Julian Brandt. Polak nie wpłynął w żaden sposób na przebieg meczu i miał zaledwie 12 kontaktów z piłką. Zaliczył 4 dokładne podania na 6 prób, a dwukrotnie od piłki odbierał i tyle samo tracił. Czekamy na kolejne szanse byłego piłkarza Krakowi. Osman Dembele w spotkaniu przeciwko Getafe doznał poważnej kontuzji. Był to pierwszy występ młodego piłkarza w wyjściowym składzie w La Liga. Mówi się, że 30 minut tego meczu było ostatnim występem 20-latka w tym roku. Dembele zerwał ścięgno w mięśniu dwugłowym lewego uda i przejdzie operację w Finlandii. Ernesto Valverde twierdzi, że do urazu odniesionego przez skrzydłowego miał przyczynić się fatalny stan murawy Getafe. Z kontuzją Dembele związany jest kolejny temat, który rozbudził naszą wyobraźnię, mimo że nie pokładamy w to najmniejszej wiary. Chodzi o to, że Barca szuka zastępcy dla Francuza, a w grę wchodzą tylko zawodnicy z kartą na ręku. Jednym z nich jest Ronaldinho. 37-latek oficjalnie nie poinformował o zakończeniu swojej kariery, ale z profesjonalną grą w piłkę ma ostatnio niewiele wspólnego. Z Barceloną zdobył 2 mistrzostwa kraju, wygrał Ligę Mistrzów, a także dwukrotnie był najlepszym piłkarzem roku. Wśród pozostałych zawodników bez kontraktów są jeszcze Antonio Cassano, José Antonio Reyes, Diego Capel czy Diego Forlan. Uwierzyć trudno, ale chcielibyście jeszcze raz zobaczyć Ronaldinho w granatowo-bordowej koszulce? Lech Poznań podpisał bardzo krótki, bo 24-godzinny kontrakt z Aleksem Sową. To wszechstronny, obunożny strzelec. Jego największą zaletą jest wiek. Alex ma zaledwie 10 lat. Chodzi o to, że Sowa jest beneficjentem akcji organizowanej przez klub i Fans for Club. Polega ona na pomalowaniu zimnych, szarych ścian i na stadionów graffiti przedstawiające historię Lecha, jego bohaterów, piłkarzy i kibiców. Malowanie finansowane jest z pieniędzy uczestników akcji, którzy zyskują w zamian rozmaite nagrody. Od kubków i koszulek aż po taką jak ta. Tata Aleksa, wpłacając pieniądze na malowanie, wykupił dla syna możliwość trenowania z drużyną Lenada Bielice, obejrzenie meczu przeciwko Koronie Kielce z perspektywy ławki rezerwowych i trzeba przyznać, że to naprawdę świetnie zorganizowana akcja ze strony klubu. To tyle. Piszcie, który z newsów podobał Wam się najbardziej, komentujcie te informacje, a jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia.